Słuchajcie, właśnie wróciłem z drugiej rundy na Tenerce. Kurczę, jest to tak fajny motocykl, że postanowiłem tą samą trasę, co widzieliście za pierwszym razem, albo zobaczycie za chwilę, przejechać jeszcze raz. Tym razem bez gadania, bez niczego, po prostu sama kwintesencja jazdy motocyklem. Motocykl, ja i trasa. I powiem wam, że dopiero teraz jestem pod wrażeniem tego, co potrafi taki motocykl. Naprawdę. Prawda, jestem mega zmęczony. Ujeździłem się na amen. Już za pierwszym razem byłem zmęczony trochę, ale teraz to była taka już bardziej dynamiczna jazda. Trochę się wjeździłem też w ten motocykl. Bardziej się przyzwyczaiłem też do offroadu, do tego, że tam się fruwa po prostu. Na tym motocyklu, ale też przede wszystkim zrobiło się trochę chłodniej, bo słońce chyli się już ku zachodowi. Wow, wcześniej było strasznie gorąco, no i powiem wam bajeczka, po prostu szyderki można widać, nie? Wstajesz, jedziesz, kręcisz gaz, kurde, frajda jest z tego, jak można wskoczyć na jakąś góreczkę, na jakiejś hopce, na jakiejś tej, tylko wyczekujesz tego, żeby była jakaś dziura w kałuży, żeby można było się wybić, żeby on podskoczył, żebyście mogli go doważyć. Jazda po zakrętach, po asfalcie, kurczę, fajnie też, można trochę powykładać. Teraz jechałem po prostu bardziej agresywnie i tak, no nic nie gadałem, zresztą co ja wam będę opowiadać, no po prostu zobaczcie ten materiał, jest to traska, a właśnie, zapomniałem, zaraz zobaczę w MyRide'zie ile. Jest to traska testowa na Yamaha Tenere w Olsztynie, więc jak chcielibyście przed kupnem przejechać się tym motocyklem w warunkach, w jakich powinniście się nim przejechać, to jest taka u nas możliwość. Zapraszam was serdecznie. Yamaha Wojciechowicz, yamasklep.pl. Wbijajcie albo piszcie do mnie, ale generalnie dzwońcie na salon, bo nie mam czasu siedzieć na fejsie. Motocykl bajeczka, jest zacny. Uważam, że to naprawdę świetna maszyna. Daje niesamowicie dużo frajdy i po prostu wykończyła mnie dzisiaj na amen. Jestem przeszczęśliwy, a jutro szosowo polatamy, więc też polatam. Was zapraszam oczywiście na odcinek. I oczywiście też dziękuję za wszystkie lajki, za to, że jesteście, że oglądacie relacje. Przede wszystkim suby. Są potrzebne te suby, naprawdę fajnie byłoby, jakbyście subowali kanał i wrzucali, podawali dalej, jeśli wam się podoba. Jeśli wam się nie podoba, to piszcie, co wam się nie podoba. Postaram się być lepszy w tym, co robię, żeby bardziej się podobało. Oczywiście wszystkim podobać się nie będzie, ale wbijajcie. No. A teraz zobaczcie, 40 minut na tym motocyklu offroad z Fabik Moto. Piąteczka!
finale, jak tutaj zegar. Mamy wyświetlać bieg.
tyłu za nami, kochani, widzicie budwę. Tam i początek tak naprawdę Zatoki Kotorskiej.
A Tomek się kąpał tutaj w tym. Wow, ha, 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 ole jazdeczka, wow, brawo tenerka, brawo, Fabik, brawo, piąteczka, trzymajcie się, cześć, ale jestem zmęczony.